No i niebywała okazja, Adam Wieczorek, dzień dobry. Witam. Po długiej przerwie w końcu przed naszą kamerą, ale tak, Adam, pełne zaskoczenie w sobotę. Organizacja Fight Exclusive Night ogłosiła twoją walkę, twój powrót. Ty byłeś zaskoczony, że dostałeś propozycję? No jasne, że tak. To była dla mnie w ogóle spontaniczna decyzja. Powiedzmy, że wyzwaliśmy Szymona Koweckiego. Dowiedziałem się, że nie potrafi federacja znaleźć na niego godnego przeciwnika, albo niegodnego, to może złe słowo, ale odpowiedniego na ten moment. Postanowiłem, że zgłoszę swoją kandydaturę, no ale do takiej walki niestety nie doszło i tutaj napisał prezes Paweł wiadomość, złożył swoją ofertę, no i po około dwóch dniach doszliśmy do wniosku, że to będzie dla nas najlepsza opcja i wybrałem FEN. Tak naprawdę kibice zastanawiają się, w jakiej ty jesteś formie, ile czasu trenowałeś po zwolnieniu z aresztu i jak w ogóle wygląda twój, powiedzmy, dzień teraz przygotowań. Czy jesteś już taki naprawdę przygotowany na 100%, że możesz na przykład za miesiąc wziąć walkę, tak? Wiesz co, no ciężko mi powiedzieć, bo jestem właśnie raz, że po przerwie, dwa, że przygotowywałem się na kategorię 93 kg. Obecnie ważę 100 kg, więc nie mam naprawdę zielonego pojęcia, co z tego wyjdzie, ale no, ja na macie jestem praktycznie codziennie, więc dla mnie to nie jest jakiś tam duży powrót, ale w walce nie mogę powiedzieć, co z tego wyjdzie. A powiedz, tak naprawdę fizycznie, jak ty się czujesz teraz, już będąc w treningu? Nic nie dolega, wszystko jest ok? No miałem problemy z kolanem po zabiegu dość długo, teraz zrobiłem sobie 4-tygodniowe roztrenowanie, no i w trakcie tego ból całkowicie ustąpił, mogę wreszcie zrobić pełny przysiad, nic nie boli i mogę wrócić do treningu parteru przede wszystkim, stójkę robiłem dosyć długo. No także no nic, tylko rozpoczynać przygotowania. My właśnie akurat po tym roztrenowaniu mieliśmy zacząć obóz, no ale taka tutaj propozycja się trafiła, no i postanowiliśmy to wziąć. Największy problem to co, wydolność? U mnie wydaje mi się, że wydolność nie była nigdy problemem. Zawsze gdzieś tam odstawałem siłowo w tej super ciężkiej i dlatego też moja decyzja o przejściu do 93, no ale odłożymy to troszkę i na późniejszy czas. Ja zapytam o Szymona Bajora, ale jeszcze zapytam cię tak. Tak naprawdę ty byłeś już w takim treningu, że tylko zacząć obóz przygotowawczy. Był taki obóz, taki trening, który był pod budową, pod już cięższe przygotowania, konkretnie pod walkę. Czy robiłeś tak, przychodziłeś na salę i do końca nie było celu tego ostatecznego? Znaczy, ja około pół roku temu zacząłem treningi mocne, ale to kolano cały czas się odzywało i czułem, że to nie było to. Po prostu przychodziłem i nawet jeżeli sparowałem, to czułem to kolano i uważałem na nie i postanowiłem, że odpuszczę, dopóki ono się nie zagoi w 100%. No i po prostu teraz robiliśmy roztrenowanie całkowite, nie było mnie nawet na macie, no ale gdzieś ta kondycja uważam, że została. Zrobiłem ostatnio kilka rund i czuję się dobrze, więc odpowiadając na twoje pytanie, nie byłem w takim treningu, ale uważam, że moja forma jest wyjściowa i zrobię po prostu wszystko, żeby dać dobrą walkę i kondycyjnie wyjść dobrze i pokazać się z jak najlepszej strony, aczkolwiek no to jest 5 rund i może być ciężko. A właśnie o te 5 rund chciałem zapytać, bo walka o pas tymczasowy, nie szło tam, powiedzmy, wynegocjować chociażby z organizacją na 3 rundy, czy od razu była propozycja 5 i nie? Powiem ci, nawet nie negocjowałem, ja nie jestem też z tych osób i denerwuje mnie to trochę, jak ludzie kalkulują. No, ja wywodzę się gdzieś z tych czasów, gdzie nie było Facebooka, Instagrama i po prostu jeżeli nadarzała się okazja, to brało się to i biliśmy się. Ostatnią walkę przegraną w UFC też wziąłem na chyba z jeszcze krótszym terminem, bo pamiętam, że w środę chyba Łukasz do mnie zadzwonił, a w poniedziałek już byliśmy w samolocie, więc tutaj też jest ten krótki okres, ale mamy 3 tygodnie. Uważam, że jestem w stanie zbudować dobrą formę na tą walkę. 3 walki w UFC, ale 3 pamiętne walki, to tak można to podsumować, no bo ta omoplata to jest po prostu na bularze, który robi dzisiaj karierę. Ty patrzysz w ogóle na tych swoich byłych rywali, obserwujesz, że w ich karierze bular nie przegrał od walki z tobą żadnego pojedynku, jest gwiazdą One Championship. Akurat bulara oglądałem, bo też prowadziliśmy rozmowy z Federacją One.
Teraz, teraz? Tak, teraz, troszkę wcześniej, jakiś czas temu. Może trener będzie mógł zdradzić trochę więcej szczegółów. No i też jakby mamy tą furtkę tutaj, organizacja zgadza się, żebyśmy mogli zawalczyć za granicą w przyszłości. Co do Bulara, no nie wiem, czy odrobił lekcję z parteru, nie wiem, jaki jest na poziom sportowy na ten moment. No ale pokonał Brandona Werę chociażby, no to chyba jest dobra wizytówka. No ale tam głównie chyba stójka szła w ruch. No, ja jestem otwarty na rewanż, jeżeli Arian to ogląda, to możemy się zmierzyć w przyszłości z miłą chęcią. No co, z tego co wiem, De Lima też dalej w UFC, też pokonuje wszystkich, też od mojej walki miał naprawdę zwyżkę formy. No co mogę powiedzieć, no ja nie zostałem wyrzucony z UFC dlatego, że przegrałem te walki, tylko po prostu nie mogłem wypełnić kontraktu, siła wyższa, no i tyle, i wracam na polskie podwórko. No właśnie, a UFC gdzieś jeszcze ten temat u ciebie na pewno w marzeniach i gdzieś tam powiedzmy w planach dalszych jest, ale czy w ogóle jakiś kontakt z ich strony był teraz ostatnio, czy w ogóle pytano, w jakiej jesteś dyspozycji, czy być może ten kontrakt gdzieś zostanie utrzymany, bo chyba nie został do końca wypełniony, tak? On nie został wypełniony, został rozwiązany. No i tyle, no rozmów nie prowadziliśmy z racji tego, że przerwa, zakaz nałożony na mnie z opuszczania kraju, więc jakby to ucina. No ja jestem konkretną osobą, nie lubię umawiać się z kimś, a potem nie wypełniać tego. No na pewno do UFC chciałbym wrócić i zobaczymy, jak wyjdą te walki moje. Tutaj mam kontrakt z federacją na 3 walki, więc na razie jest super, odpowiada mi to i będę zawodnikiem FEN przez najbliższy czas. Zobaczymy, co dalej i w jakiej wadze. Dlatego dla mnie sprawdzianem będzie po prostu ta walka i jeszcze kolejna. Chciałbym się sprawdzić, w jakiej jestem dyspozycji, czy jestem, powiedzmy, trochę zardzewiały, czy może jestem już gotowy na kolejne pojedynki lepsze. No i tyle, no czas pokaże. Kontynuując wątek UFC, to na przykład gdyby taka propozycja w przyszłości padła, były wygrane walki, to 93 kg, tak naprawdę pół ciężka waga, w twojej perspektywie nie szedłbyś w ciężką wagę, w której ci nieźle szło. No, szło mi nieźle, ale ja jakby wydaje mi się, że nie pokazałem 100% swoich umiejętności z racji tego, że ja byłem lekkim, ciężkim. Ja zawsze ważyłem około setki. Tam ludzie zbijają ze 120 i ja czułem tą wagę i uważam, że po prostu mógłbym pokazać jeszcze więcej w wadze półciężkiej. A jeśli chodzi o Szymona Bajora, tak? No bo trzeba przyznać, że to jest klasowy rywal. Tutaj na polskim rynku jeden z najlepszych zawodników. Tak naprawdę ty dużo ryzykujesz. No, Szymon gdzieś powiedzmy, jeśli przegra nawet z zawodnikiem UFC, to powiedzą wszyscy, no tak, ale on był w UFC, ale ty dużo ryzykujesz. No, kto nie ryzykuje, szampana nie pije. No, ale co, tak jak mówię, no co, no przegram, to przegram. Jeżeli odbuduję się w następnych walkach, tak? No ja nie kończę kariery. No masz dopiero 29 lat, tak? Dokładnie, dokładnie. Ja korzystam po prostu z każdej okazji, żeby tylko wejść do oktagonu, bić się. Jeżeli jestem zdrowy i mogę, to po prostu to robię. No, jeżeli bym kalkulował, no to mogę siedzieć i wybierać sobie i wygrywać z tymi przeciwnikami, ale to mnie nie satysfakcjonuje. Ja chcę podejmować wyzwania. Gdzieś czuję ekscytację teraz, jak wziąłem tą walkę i naprawdę to jest coś dla mnie. No, no co, no Szymon, tak jak powiedziałeś, Szymon jest bardzo dobrym zawodnikiem, doświadczonym, ma więcej walk ode mnie, bił się też w Rosji, bardzo mocny, nawet zaryzykowałbym powiedzenie, że ma w tej walce więcej atutu z racji tego, że ma za sobą długie, pełne przygotowania, jest naprawdę takim porządnym, ciężkim, i będzie ta różnica wagi widoczna, no ale ja też widzę swoje atuty, widzę, gdzie co mógłbym zrobić i postaram się po prostu wygrać i przywieźć pas do mnie, do miasta. Takie ciężkie sparingi to już miałeś za sobą teraz w ostatnim czasie, czy raczej dopiero je planujecie, tak? Bo jest jeszcze do 27 jest jeszcze troszeczkę czasu i ten ostatni etap, powiedzmy ten praktycznie tydzień przed walką już gdzieś te pewnie sparingi odejdą, ale jeszcze te 2 tygodnie są. No nie, no sparingi dopiero zaczynamy, my zaczynamy nasz obóz. Ja w piątek poszedłem sobie pobiegać i teraz zaczynamy dopiero. Masz jakiś sparring partnerów, którzy chociażby przypominają, albo takich ciężkich, żeby można było się poprzepychać, popróbować, no bo to jest waga ciężka.
No ja w pełni tutaj ufam trenerowi Łukaszowi. Mamy jechać do Poznania, do Andrzeja Kościelskiego, do Ankosu, więc tam na pewno zrobimy dobrą robotę. U siebie mam Pawła Hadasia, który też już teraz waży setkę, więc naprawdę robota będzie zrobiona. Szkoda, że tak krótko, ale nie będę na pewno zdziwiony siłą Szymona, bo tak jak mówię, no sparring partnerzy będą nawet więksi. Paweł, jak wspomniałeś, Paweł jest w formie w tej chwili? No trzeba Pawła zapytać, ale wygląda bardzo dobrze. Ale chyba już 84 to już by nie zrobił wagi raczej, tak? Tak jak wspomniałeś, że waży około 100 kg. Wiesz co, no ciężko mi wypowiadać się o kimś innym. No nie wiem, no znając Pawła i jego upór i determinację, to na pewno by zrobił, gdyby tylko ktoś go mocno do tego zmotywował. No to pewnie jakaś propozycja padnie. A ty miałeś jeszcze propozycje z innych organizacji? Czy to była ta propozycja taka właśnie ze względu też na ograniczenia pewnie, czyli że to, że na przykład w perspektywie może być gdzieś walka w innej organizacji i wtedy FEN pozwoli ci walczyć? Wiesz co, ja miałem już propozycję na początku po opuszczeniu aresztu, ale z racji tego, że ten mój stan zdrowia nie do końca mi na to pozwalał, to nie zagłębiałem się w nic. Teraz zadecydowałem, że rozpocznę ten okres właśnie dzisiaj, w poniedziałek. No a że wyzwałem Szymona troszkę wcześniej, no to pojawiło się na horyzoncie to, powiedzmy, czego oczekiwałem. No i tyle, i wziąłem to. Nie szło się zoperować tam? No szło, ale nie wiadomo, jakie by były skutki. Rozumiem. Może trenowałbym inną dyscyplinę. Jakieś nie, niezręczny temat. No tak, ale... powiem tak, no służba zdrowia jest... Więzienna do tego. Jest na innym poziomie, ale... No kto... Ja wiem, że ja dużo ryzykuję tą walką, ale aż takim wariatem nie jestem. No ale dobrze, że na wesoło do tego podchodzimy, chociaż nie są to może zbyt optymistyczne rzeczy w życiu każdego człowieka. U ciebie jeszcze te sprawy gdzieś toczą się? Jak to w ogóle wygląda? No cały czas sprawa się toczy, no co mogę powiedzieć, no liczę na sprawiedliwy wyrok po prostu i... No nie wiem, nie chcę tutaj wróżyć z fusów, no na razie jest jak jest, sprawa się toczy, czekamy na zakończenie. Czyli młyny sprawiedliwości mielą wolno. Mielą. Nasz akurat mieli szybko, ale mieli, no zobaczymy co wymieli. Okej, okay, zostawmy ten temat. Adam, ja czekam naprawdę na bardzo dobry występ, na bardzo dobrą walkę. No i sam jestem ciekawy, ta omoplata gdzieś tam cały czas jest i pewnie tobie też gdzieś we wspomnieniach cały czas ona gdzieś tam się przewija, bo to jest jedna chyba z dwóch omoplat, jakie były w ogóle w UFC, tak? Jeśli się nie mylę. Tak, jedna z dwóch. A myślę, że Szymon jest na tyle inteligentny, że odrobi lekcję, ale my już mamy parę kontr na jego kontry. To w takim razie czekam już na walkę. Bardzo ci dziękuję dzisiaj za wywiad, za to, że mogłem zobaczyć, chociaż jak się ruszasz, no naprawdę wyglądasz bardzo dobrze, jeśli chodzi o tą fizyczną stronę. Myślę, że Szymon ma się czego obawiać, więc pewnie jak zobaczy to będzie gdzieś wzmacniał te treningi. No i co? Powodzenia 27 listopada. Zapraszamy was wszystkich na walkę. Powrócił Adam Wieczorek. Siwy jest cały czas w grze, także pamiętajcie. Dziękuję bardzo, Adam. Dzięki, zapraszam.